kolejny vlog. Ja jeszcze jestem troszkę nieogarnięta, mam mokre włosy i wzięłam się za szorowanie łazienki. Dziś jest niedziela, więc Colin nie rób buta, bo wyrwie nogę, no co ty? Sławomir pojechał na zakupy i dziś, słuchajcie, w końcu wracają moi rodzice z Polski. No tym razem w Polsce byli naprawdę przez bardzo długi czas, prawie 2 miesiące, więc Kolinek też już się strasznie stęsknił. A teraz 2 miesiące one tam zostały. Tak, także no cieszymy się bardzo, że już wracają. Wiozą nam też bardzo dużo rzeczy, które kupiliśmy w Polsce i zostały w Polsce, bo my nie mieliśmy ich jak po prostu wziąć tutaj do Holandii, bo by nam się po prostu nie zmieściło w aucie, a że mój tata ma busa, no to wiecie, mogliśmy mu tam wcisnąć i tata nam dzisiaj po prostu przywiezie te rzeczy. Głównie są to rzeczy do maluchów, wiecie, jakieś siedzonka, do jedzenia, różne takie fajne gadżety, większość zabawek też, które zostały w Polsce, jeszcze moje ubrania jakieś i tak dalej, więc dzisiaj zrobimy sobie też mały unboxing właśnie siedzonek do jedzenia, które zamówiliśmy dla maluchów. I to już się nie mogę doczekać. Maluchy już się po prostu aż wyrywają do siedzenia, więc no jestem ciekawa, jak to będzie w tych siedzonkach. Mieliśmy robić unboxing, ale Sławomir już się nie mógł powstrzymać i wyciągnął i już to złożył. W sensie jedno siedzonko złożył. I te siedzonka zamawialiśmy na Allegro. Tak wam może pokażę. Z tej firmy Prima Bobo. Oj, do tego macie, zobaczcie, pasy. Tutaj takie, taki stoliczek, dokładkę. Tak, i tutaj. Zobaczymy, czy Milan jest gotowy. Nie, Milan jest taki masywniejszy, on jest taki stabilniejszy. Lian jeszcze trochę mu brakuje. Ale Milan widać, że on już taki jest, no, stabilny jak siedzi i sam się wyrywa, wiecie, do siedzenia. On już w tym nie chce leżeć, tylko się, wiecie, cały tak do przodu wygina, trzyma się tutaj po bokach i sobie siedzi. Proszę. Pokaż się, Mimi! Hej! Gościu, jak ty siedzisz? Przypominam, że bliźniaki skończyli już 8 miesięcy, no mają już 8,5 miesiąca. Hej! I tak sobie siedzisz, Mimol! Taki duży chłopak już jesteś! Chłopaczki się tutaj bawią! Dzieciaczki poszły spać, ja będę sobie teraz ogarniać włosy. Słuchajcie, proszę uwagę na to pranie tutaj z tyłu. Co się stało, Skarbie? Ale Dziubek pierwszy pod koszulkę. Oczywiście wcześniej włosy zabezpieczyłam sobie takim kremem Sisley'a. To jest do 230 stopni ochrona, że zawsze sobie to nakładam i to jest też właśnie ochrona i odżywka w jednym, tak jak wy dwa w jednym macie. Dobra, oddzielam sobie włosy. Co, Dziubek? Zapniesz mi? Oczywiście. Co, dałeś radę pod koszulkę ubrać? Super, wow, ty jesteś gość. Jesteś niemożliwy gość. Szczotka do włosów. Szczotka do włosów. I jeszcze ząbki trzeba umyć, Dziubuś. Już umyłem. Ach, wczoraj. Wczoraj wieczorem umyłeś. Dzisiaj jeszcze nie myłeś nawet. Jak to mam ci więcej? Jak mam ci więcej zębów nie mieć? Zęby trzeba mieć codziennie, rano i wieczorem. Czemu się śmiejesz, Ewnic? Zobacz, czy z tyłu mam wszystko pokręcone. Jak nie? No z tyłu, bo masz proste. Tak, mam proste. Co ty gadasz? Tu masz boki, masz pokręcone. Co? Boki masz, widzisz, środek masz proste. Boże, to chodź mi to zrób. Nie wierzę.
zapomniałam zrobić tył. Sławek, no weź mi to zrób. Tu tak, ale tu pod spodem. No to daj mi te, co nie mam, te, co mam proste, to mi daj. Czek. Bo wszystko jest proste? No. Dobra, niech będzie już tak, nie chce mi się. Tak, tylko o, żeby coś było widać. To nie jest pokaz mody, i tak jestem w domu dzisiaj cały dzień. Dobra, i tak to wygląda teraz. Wiecie, ja nie robię takich typowych loków, tylko ja robię sobie takie fale, tak po prostu, żeby coś tutaj się działo na tych włosach. Tutaj przyjechały mi też moje zapasy z Aldein. Tak, to są twoje kubusie. Ja tutaj mam te takie, jak to się nazywa? Kolagen w szotach. I mam kolagen w proszku. I tutaj mam jeszcze Happy Rose. Halo! Moi rodzice przed chwilą już byli, pojechali. Śmieszne te ząbki. No i co? Halo? Dede? No dede? Znowu coś ciekawego, nie? Dobra, rozpakowaliśmy wszystko. No co? Poukładałam i tak dalej. Chciałam wam jeszcze pokazać coś fajnego. Pokaż coś fajnego. Tylko chciałam jeszcze Milana pokazać, co robi. Milan tak jakby na kolana sobie staje, wiecie o co chodzi? Tak jakby przygotowuje się do raczkowania. Tylko nie umie go uchwycić kamerą. Tak. Sławek, jaki jest romantyczny. Dumny, romantyczny Sławomir, tak. Sławomir szuka odpowiedniego miejsca na obraz. Nie, no tutaj fajnie, no. Na korytarzu. Nie, że nie tak. Nie no, ni, aż nie za nisko, bo no, koni się tym za bardzo będzie interesować. Nie, troszkę wyżej fajnie wygląda. Tak, o tak. Za nisko nie, bo to brzydko wygląda. Tak jest spoko. Chciałam wam jeszcze pokazać. Zobaczcie, to są takie pojemniki. Robicie sobie tutaj zupki dla bobasów i wkładacie do zamrażalki i sobie, wiecie, podpisujecie co, gdzie jest i sobie wyciągacie codziennie i macie fajny taki, o, zobaczcie. Jak nie macie po prostu czasu, nie jesteście w stanie przygotowywać codziennie takich zupek, to sobie po prostu robicie na przykład na tydzień, zamrażacie sobie i codziennie sobie otwieracie po takim pojemniczku. Super sprawa. One są takie małe, fajne, akurat na jeden raz. Powiem wam, że naprawdę super sprawa. Spróbuję wam znaleźć linka do tego. A, i pokażę wam jeszcze te siedzonka, jak wyglądają, jak już są złożone całkowicie. W sumie to przed chwilą wam też pokazywałam, ale jeszcze raz wam pokażę tak dokładniej. Bardzo fajne opinie miały te siedzonka na Allegro. Tutaj macie taki ochraniacz na to, mięciutkie to jest, żeby wiecie, plecki nie bolały, pasy, wszystko super, naprawdę. No, chodź do mamy. Chodź do mamy, pokaż jak ty ładnie chodzisz. Bebe, bebe. No pokaż. A pokaż. No chodź. No chodź, Robalku, mój mały, chodź.
Nie, nie pokażesz? A ty co? A ty co? A ty co? No pokaż! Pokaż, jak ty ładnie się podnosisz na kolanka, pokaż! No, o właśnie! O właśnie! On musi się zorientować, o co chodzi. Jak on raz, drugi zorientuje się, wiecie, o co chodzi, jak zrobić ten krok, o, jak się tak jakby o, no to... To, że on, Milanek już będzie raczkować za chwilę. Może nie za chwilę, ale już widzę, że się przygotowuje. No! Ciuch! Dzień dobry, dziś drugi dzień nagrywania. Wczoraj mało wam dogrywałam, więc dzisiaj wam będę jeszcze dogrywać. Zobaczcie, robię porządki. W tej tutaj oto szafie mam tutaj taki syf. Zobaczcie, wszystko tu jest porozwalane i mówię, w końcu muszę się za to zabrać. Mimo iż nie mam na to czasu, to i tak chcę to dzisiaj ogarnąć. Wszystko powyciągałam, wszystko z dopiero tego, z tej pierwszej szafki. I dzisiaj rano jak zaprowadzałam Colina do przedszkola, to weszłam sobie do Lidla i wzięłam sobie takie pudełeczka, takie ciastka, jakieś płatki i tak dalej powkładałam do tych pudełek i myślę, że to jest dużo lepszy pomysł. Tutaj w tym koszyku mam kolagen, jakieś tam, jakieś witaminy, tutaj od Sławka jakieś, nie wiem, suplementy i tak dalej do ćwiczeń. Także no powoli to ogarniam i później pokażę wam efekt końcowy, co mi z tego wyszło. Dobra, i tak to teraz wygląda. Tutaj mam ciastka, jakieś witaminy dla babasów, dla nas, silne nerwy i te sprawy. Tak to wygląda. Tutaj mam garnki, patelnię, tutaj mam panierkę i cukier. Tutaj mam pokrywki od... Jak się nazywa? Garnków i jakieś miski, rony, ryż i różne takie, małe duperelki. A tutaj na samym dole jest w dalszym ciągu taki miszmasz. Tutaj też mam jakieś makarony, mąkę, bułki ziemniaczane i tak dalej. Wazoniki, tutaj mam pudełka na lunch dla Colina do przedszkola. No na pewno jest lepiej niż było. Sami zobaczcie, wszystko jest poukładane. To była taka masakra, że naprawdę nic już tutaj nie umiałam w tym znaleźć, także cieszę się, że w końcu to zrobiłam. Trochę mi to zajęło. Jeszcze muszę tylko z tego blatu ogarnąć i koniec na dzisiaj. Zobaczcie, co przed chwilą kupiłam Colinowi. To była moja ulubiona zabawa z dzieciństwa. Kasjerka. Bawimy się w sklep. Dobra, proszę pana. Teraz ja mam... I teraz ja jestem kasjerką, tak? Tak. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę panu w czymś pomóc? No. A proszę, co słucham? Nie, tego do buzi brudne. Marchewkę chcę kupić. Dobrze, to zapraszam tutaj do kasy. Proszę sobie wsadzić do koszyczka. Aha, czyli ile Pokemonów pan by chciał? Jednego, ale jednego tego. Przepraszam, którego tego? Tak. A ten jest troszkę droższy, wie pan. Ten nie kosztuje 5 euro, tylko 10. Ja sobie to mogę 10. Może być? Tak. Dobrze. I tu jeszcze masz jednego Pokemona, krokodyl. Gdzie? Tam. Ale pan chciał jednego, tak? Czy ile w końcu? Bo nie rozumiem. Jednego tylko. Aha, dobrze, nie ma problemu. Jeden Pokemonik, tak? Tak. Na pewno, jest pan pewny? Tak. Polecam również kukurydzę. Kukurydzę? Tak, jest tutaj. Może mi pan dać tą siateczkę, wie pan? No więc pan tam kupuje. Polecam też kukurydzę. Czy byłby pan zainteresowany? Dobrze, to proszę mi ją podać, też panu skasuję. Pan wszystko kasuje. Nie ma żadnego problemu. Normalnie kosztuje 2,90. Dzisiaj ma pan promocję euro 90. I karta pokemonowa, tak jak mówiłam, PIP 10 euro, to jest taka special edition. Czyli razem będzie 10, nie, przepraszam, 11,90 poproszę. Albo 50 to 11. 11,90 poproszę. A to jest ile? Tyle? To jest 10 i jeszcze euro 90. O, proszę. To jest 500. Ale też może być, dzięki. I reszty nie trzeba, tak? Wszystkie takie same. O, dziękuję bardzo. No to tutaj mamy 1500. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Zapakuję panu jeszcze, za to, że pan był tak hojny dziś. I pan ma bardzo dużo pieniążków. Jeszcze więcej? No, dziękuję bardzo, jak miło. Do widzenia. Do widzenia. Pan za 4 minuty.